A pamiętacie moją pierwszą redukcję, którą dokonałem w trasie? Ej, ostatnio zobaczyłem te zdjęcia, bo tak sobie przeglądam galerię. No, aż nie dowierzyłem, że to byłem ja. Kurde, no zobaczcie sobie sami te zdjęcia. Jedno i te drugie zdjęcie. Ja pierdziele, ładnie się wyciąłem, co? Ostatnio właśnie te zdjęcie opublikowałem na Instagramie. No, tam dużo osób mówi, kurde, że forma była naprawdę dobra. Tak się wyciąłem w ciężar i to wszystko zrobiłem w trasie. No, 99% treningów łącznie przez ten cały okres przygotowania w trasie, rozumiecie to? Ja pierdziele. Kuźwa, i to będzie trzeba powtórzyć, to nie? Tak mi się wydaje. Żeby lipy nie było. Z tej strony Adrian Tracker Packer. Ojej, kurde, Adrian Tracker Packer. Ojej, zmęczenie daje się we znaki. Daje się troszeczkę zmęczenie we znaki. No ale co? 13 godzin pracy wjechało. Dzisiaj mamy poniedziałek, tak? Weekend miałem mega aktywny, bo pojechałem z rodzinką do Grajewa, czyli można powiedzieć, że cały tydzień człowiek jeździ, zamiast weekend odpoczywać, to ja w osobówkę i 350 km, no nie? A tak się wszystko korkowało, że się jechało 6 prawie godzin w jedną stronę i prawie 6 godzin w drugą stronę i od razu w ciężarówkę i dzida w trasę. Ale spokojnie, przespałem się parę godzin, żeby nie było. I co było najgorsze, że tak, przyjechaliśmy, pojechałem, no to co, torby rzuciłem, nawet za bardzo nie rozpakowałem, od razu w osobóweczkę i dzida do Grajewa. No i w niedzielę, jak wróciliśmy o godzinie 20, no to słuchajcie, no i co, szybkie ogarnijcie się, a już o godzinie 7 rano trzeba wziąć się za robotę, kuźwa, no, że jechać do ciężarówki, popakować się, 8 wystartować, no nie, no raczej no zacząć pracę trzeba było, no, tak ogólnie rzecz biorąc, no, teraz mamy godzinę 21 z groszem, no i trzeba zrobić treninga, bo tu nie może być miękki gry, jak dobrze wiecie, wychodzimy na parking, i robimy, moi drodzy, ciężki trening klaty, a z bicepsem se pyknę, kuźwa, no. Z bicepsem se pyknę, no i będzie fajnie, czyli już pomału nakręcamy tempo. Bo jak wcześniej wiecie, miałem 2 tygodnie przerwy, tamten tydzień miałem takie treningi bardziej ogólnorozwojowe, czyli treningi FWW wchodziły w grę, a teraz mówię, już działamy sobie troszeczkę z większym progresem, czyli dokładamy ciężaru, niby człowiek zmęczony, ale spokojnie, damy radę ciężarami też powalczyć. Mam nadzieję, że kamerka da radę, bo jest ciemno na parkingu, kłastałem tak, że ta latarnia nie wiem, czy daje, czy słabo właśnie daje ta latarnia. Tutaj na parkingu, z boku też miałem stanąć, ale słuchajcie, tam jest tak skos w dół, to jak będę robił trening, no to tak ciortowo będzie, a druga sprawa, no też się cholernie śpi, jak masz tak w dół, no to jakbyś z łóżka spadał, no nie co chwilę, oczywiście można sobie wyregulować poduszki do dołu, do góry, jakoś tak radę, ale tu chodzi o trening, żeby trening w dobrym miejscu zrobić, dlatego tu jest chodniczek i na chodniczku trening sobie pyknie treninga, wiecie o co chodzi, no. Dobra, bym tylko godął, bajera leci, a trening sam się nie zrobi. A wam by się tak chciało? Jak zmęczeni jesteście, wychodzić na parking i robić trening? No kuźwa, jakby wam się nie chciało, normalnie, żeby wam się chciało, nie? Dajcie znać w komentarzu, czy wy byście po prostu też wyszli, tak jak ja, żeby zrobić wieczorem na zmęczeniu trening siłowy, który będzie trwał, no, z 2 godzinki będzie trwał, ale jeszcze przed treningiem zrobię sobie posiłek potreningowy. Wcześniej zjadłem steaka, bo steaka zawsze mam na kolację, dlatego sobie zamieniłem na rozładunku, jak byłem, zjadłem sobie steaka, a teraz wleci trening, ten posiłek, o kurde, wleci posiłek, moi drodzy, potreningowy, no, dobrze mówię? No tak, na kolację potreningowy, czyli płatki ryżowe, no to zobaczycie później, jak będę jadł, nie, jak coś, dobra. Ja się ogarniam i idziemy działać, no. Ach, kurde. Odmierzamy płateczki ryżowe. O, wyłączyłaś mi się tutaj, kuźwa. 100 gramów. Ej, dawaj, byku, dawaj. Akurat pudełeczka mi zostały po białku, dwójka Roberta. To sobie właśnie wykorzystuję. Woda już się prawie gotuje. Do tego, słuchajcie, pykniemy sobie później, jak ustygnie, 60 gramów białka. No i płatki kukurydziane. Chyba 70 gramów leci. No kamerka daje radę. Kurde, jest petarda. Dobra, to co, w takim razie, moi drodzy, ja się co, rozkładam. I tu dzisiaj mamy siłownię. Tutaj mamy siłownię, no i tyramy treninga. No i pomału, zobaczcie, ławeczka już rozłożona. Stojaczki też. I no tylko ciężary powyciągać. I ciśniemy, ciśniemy! Jedziemy, 120 kg. Powiem wam, że po tym opierdzielaniu się nie jest źle, nie ma tragedii, dobra, działamy. Już 120 kg to już jest ciężar, no nie? Nie mówiąc.
about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Nie ma tragedii, idziemy po 130. Chwila odpoczynku i działamy. 130 kilo na sztandze. Zobaczymy je sobie powtórzeń. Jak mówię, po przerwie. Oczywiście już na ten tydzień był taki lajtowy, a teraz już widzę, że nie ma miękkiej gry. Sześć powtórzeń, gdzie nie ma, kurwa, nikiej gry. Najwięcej zabawy z tymi hantelkami. Rozkręcanie, montowanie, bo na siłowni jest trochę inaczej, ale spokojnie, tutaj dajemy radę. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. Teraz łapiemy sobie ukos dolny, nie wiem, głowa do dołu, to nie wiem, będzie ukos chyba dolny. No, tylko żeby się nie spierdzielić, bo o Jezus, uciekał, kurwa, do dołu. Ślizgam się, portki mam ślizgie. Ciężar już jest, dobra, majtki na górze na wierzchu będą. No co, życie. Ach, ale klata będzie puchła. I o to właśnie tutaj chodzi. Działamy dalej. Ciśniem z młotkami teraz. Już godzina jest 23 z groszem. Jak widzicie, trening, jak mówiłem, będzie zrobiony. Będzie zrobiony bez lipy. Niby człowiek zmęczony, ale jak zrobi tylko dwie serie wstępne, rozgrzeje się i od razu już wie, że żyje. I można cisnąć dalej. O to właśnie chodzi. Żebyśmy nie szukali wymówek, tylko działali. Dobrze mówię, kolego? Może być. Dobra. Pomału dobiega godzina. Przed północą gdzieś będzie trening zakończony i pomału właśnie chowamy siłownię, idziemy się wykąpać, zjeść i w końcu spać. No i po treningu, jak widzieliście, czekajcie, wagę tylko wezmę, od razu człowiek się czuje po treningu, kuźwa, no nie, tak to można żyć. Zeszło się dzisiaj troszeczkę treningu, bo kolega akurat przyszedł mi tu pomaga w nagrywaniu, za to mu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że fajne sceny się połapie. Ciemno było, dość ciemno było, ale zobaczymy, czy kamerka da radę. Ktoś tutaj się je znać w komentarzu, jak ona tam da radę. Bo wiadomo, światła zewnętrznego nie mieliśmy, a przydałoby się, przydało. Muszę o jakiejś lampie pomyśleć, wiecie? Następnym razem wiadomo, bo jak widzicie, teraz coraz ciemniej będzie, więc będziemy trenować też, jak będzie po cimku. Dlatego o czymś trzeba tu pomyśleć. Dobra, resytujemy. Białeczko, Protein Monster, pistacja. Naprawdę bardzo fajny smak, jak coś. To wiecie, gdzie można zakupić. Czyli Burneika Sport, linki są w opisie. Pykniemy sobie 60 gramów bez lipy.
spokojnie, tym razem jak coś łośnia mam, nie będę jadł widelcem, jak to było ostatnim czasem. Teraz wszystko sobie, słuchajcie, elegancko wymieszamy. No, dlatego wcześniej musiałem zrobić sobie steaka. No trzeba sobie jakoś radzić, moi drodzy, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, przemieszane, wymieszane. Dawaj tu, chłopie, będziemy jeszcze raz. Pełna kulturka stoliczek. I co smacznego? Jest przed północą, a ja jem kolacyjkę i od razu idę spać. Przepraszam. I najpierw się wykąpać i dopiero spać. Zobaczymy, czy są prysznice, bo kolega mówi, że są. Mam nadzieję, że będą. I się od razu ogarniemy. Ale spotkałem potwora. Dawaj na trening, ej, żaba. Coś tu mamy. Chodzimy. Gdzie są prysznice? Tu nie ma. Byłem pod tym prysznicem, kurde, powiem, że tu kolega mówi, że jest prysznic, a ja szukam, nie mogłem znaleźć. Nie wiem, może gdzieś tam jest, kurczę, no ale ja nie znalazłem, więc pod kranikiem się elegancko, kuźwa, upukałem, więc nie ma tego złego, co na nie wyjdzie, a jutro może się uda wziąć normalny prysznic. A tymczasem uciekam spać, łóżeczku sobie pościliłem, jak widzicie. Jest pełna kulturka, śpimy na górnym łóżku. A jeśli taki nocny trening wam się podobał, jak widzicie, nie mam miękkiej gry, w pół do pierwszej idę spać, zostawcie łapkę w górę, żebyście kanał robić na bieżąco. I widzimy się w kolejnych materiałach, a ja jutro już wstaję. Rano robię cardio i pędzimy. No zostało mi ile jeszcze? 5,5 godziny snu tylko. 5,5 godziny, bo trzeba wstać rano, zrobić cardio 45 minut, ogarnąć się, no i przygotować się na cały dzień pracy, bo to też trzeba, czeka mnie troszeczkę, o, jutro będzie grubo, tak samo tacho na maksa i jutro może uda mi się z Tkaczykowskim spotkać, więc no, jak ktoś na ten film was zapraszam, to więc trzymajcie się zdrowo, aktywnie, pozdrawiam, hej!